Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta o wydanie zarządzenia określającego zasady tworzenia i funkcjonowania dzielnicowych centrów organizacji pozarządowych. Drodzy Państwo, to jest uchwała, którą przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że będzie stanowiła zwieńczenie naszych działań zmierzających do uruchomienia u nas dzielnicy formalnego uruchomienia 30 centrum organizacji pozarządowych. Okazuje się, proszę Państwa, formalnego, bo tak naprawdę tutaj bardzo wiele się dzieje. Są porady prawne, jak się działa Fundacja Byłej Inicjatyw Społecznych. Ostatnio miałem nawet spotkanie tutaj z kolegą z radnym z innej dzielnicy, który mówił, że u was to się tak wiele dzieje, u nas to zamknięcie dzielnicy, to nic się już nie dzieje. Natomiast u nas tutaj faktycznie jakieś spotkanie cały czas to funkcjonuje. A dzięki temu, że powstał wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym zostało zapisane, że prezydent może wydawać zarządzenie określające funkcjonowanie tego typu centrum, o co zresztą my wnioskowaliśmy, to w końcu uda nam się to uruchomić od takiej strony formalnej. Przypomnę, że wciąż jest wiele organizacji pozarządowych, które mają problemy lokalowe. A więc nie mają gdzie przechowywać dokumenty, organizować spotkań. Być może są to problemy trywialne, natomiast dla nich dosyć uciążliwe. No i stąd też jeszcze dwa lata temu powstała taka idea. Wyposażyliśmy pomieszczenie, które jest już dzisiaj wykorzystywane, natomiast dzięki temu, że prezydent wyda takie zarządzenie, w to wierzymy, uda się to centrum uruchomić od strony formalnej. Stąd też taki wniosek. Czas najwyższy, czekaliśmy dwa lata, ale myślę, że uda się ostatecznie tę sprawę pozytywnie rozstrzygnąć. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy komisja opiniowała? Czwartego było wczoraj. Komisja tego nie opiniowała, natomiast ja powiem, że rzeczywiście ta uchwała jest kluczowa dla tego wszystkiego, co my jako komisja chcemy robić. Jednym z celów, które sobie zakładamy na ten i na przyszły rok, jest to, by wokół szkół działały określone systemy działające stowarzyszenia. Bardzo często jest tak, że tak jak powiedział Pan Przewodniczący, że rzeczywiście dach lokalu jest tym problemem, które sprawia, że jest pewna zasadnicza bariera w działalności. No i stąd ja bardzo proszę w imieniu swojej, a także myślę radnej mojej komisji o poparcie tej uchwały. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący. Chciałem jeszcze przeanować w tym punkcie panu właściciel, proszę. Bo ja jeszcze dzisiaj udało się porozmawiać z prawnikami w kontekście właśnie tego wieloletniego programu współpracy. One znowu pojawiają się wątpliwości, czy to jest zarządzenie prezydenta, czy jednak kompetencji Rady Miasta, na zasadzie podjęcia uchwały określane będą te zasady. No to, co my możemy zrobić, to w tej chwili odnieść się do dokumentów istniejących. Natomiast nie wiadomo, co się z tym stanie, jaka będzie konsekwencja tej naszej uchwały. No być może to będzie już ten moment, gdzie faktycznie sformalizujemy to rzeczywiste centrum, natomiast pojawiają się wątpliwości od strony prawnej, to znowu może wydłużać nasze oczekiwanie na sformalizowanie tego centrum. Faktycznie, drodzy Państwo, w tym wieloletnim programie jest precyzyjnie zapisane, że prezydent wydaje zarządzenia, następnie wątpliwości niepokoją, natomiast my wyrażamy też naszą intencję, żeby w końcu ten temat zamknąć od strony formalno-prawnej, no bo to centrum już tu funkcjonuje tak naprawdę, natomiast trzeba uczynić zgodę z pewnym wymogom formalnym. Drodzy Państwo, nie widzę mi zgłoszeń, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 19. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję.